niesie, że trzeba być modnym. Mniej więcej od października, od rozpoczęcia strajku kobiet, zauważa się nowy trend. Exit z kościoła, czyli dokonanie aktu apostazji. Ale muszę Was zmartwić. To nie jest żadna nowość rodem z XXI wieku. Raczej pochodzi z I wieku chrześcijaństwa, bo wtedy samo przygotowanie do chrztu było długie i trudne, a nawet ludzie po chrzcie dostrzegali, że ich sposób życia jest inny od ludzi nieochrzczonych i w obliczu różnych trudności odchodzili od wiary i od kościoła. Cały czas jesteśmy tylko ludźmi, którzy są impulsywni i emocjonalni. Często podejmujemy decyzje bez przemyślenia skutków naszego działania. A dzieje się tak niemalże w każdej dziedzinie naszego życia. Dopiero po czasie przychodzi refleksja i pytanie co ja zrobiłem. Niestety, wielu działań nie da się już cofnąć. Dzisiaj, w internecie, można znaleźć wiele poradników, jak formalnie rozstać się z kościołem, co należy przedstawić, gdzie to należy złożyć, aby było skutecznie. Ale od początku. Chrzest jest sakramentem niepowtarzalnym i nieusuwalnym. Nie da się go zwyczajnie wymazać, wygunkować, jak napis o ołówkiem w zeszycie. Osoba ochrzczona, już taką na zawsze pozostanie, chociaż będzie miała notację, że dokonała aktu apostazy. Można co najwyżej zmienić swój status względem Kościoła, a takich mamy kilka. Wierzący i praktykujący, wierzący i niepraktykujący, niewierzący i niepraktykujący. To te trzy podstawowe. Można między nimi jeszcze wpisać pośrednie dotyczące wątpliwości, poszukiwania oraz jakieś inne motywacje. Bo wiara nie jest pakietem danych, który nam się ładuje i wszystko jest już jasne. Należy ona raczej do zadań, które sami sobie aktualizujemy na podstawie naszych obserwacji i doświadczeń. Potrzebna do tego jest moja wola, otwartość i pewne wyobrażenie, bo przecież nie wszystko jest oczywiste. I na tym poziomie dzisiaj jest pewien problem krzci się z przyzwyczajenia, a nie z przekonania. Odpowiedzialność, która powinna spoczywać na rodzicach, przerzucana jest na osoby trzecie. I tak prawdę mówiąc, osoba, która decyduje się na wyjście z kościoła, pewnie nigdy go nawet dokładnie nie poznała. Bo kościół złożony jest z ludzi i nie jest idealny, i nigdy taki nie będzie, bo człowiek ma swoje dobre i złe strony. Wiemy, że siłę mierzy się wytrzymałością najsłabszego miejsca. Dlatego Oceniamy przez pryzmat czyichś błędów i dokonań. A będąc na dystans, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, co dzieje się w środku, bo przecież tego nie doświadczamy. Wiedzę natomiast czerpiemy z mediów wszelkiego rodzaju. Czytając komentarze pod różnymi artykułami dotyczącymi kościoła, można stwierdzić, że kościół to samo zło. A ja nie mogę się z tym zgodzić. Co więcej, nie mogę też nikogo usprawiedliwiać. Nie mogą sprawdzić czyjś błędów. Nazwa apostazja oznacza stanie daleko. W języku polskim najczęściej tłumaczona jest jako odstępstwo. Apostata więc to ktoś, kto stoi daleko od kościoła, od sakramentów świętych, od Słowa Bożego, od łaski Bożej. Mówi się, że to choroba. Chory na apostazję pozbawia się najcenniejszego skarbu, chociaż nie zdaje sobie z tego sprawy. Przyczyny zachorowań na apostazję są różne. Każdy, kto dokonał apostazji, mógłby opowiedzieć historię swojego życia i każda z tych historii byłaby inna. Mają one jednak kilka punktów wspólnych, bowiem chęć wystąpienia z kościoła rodzi się w sercu człowieka, który został ochrzczony w dzieciństwie. A więc nie była to jego decyzja, tylko pragnienie rodziców, którzy chcieli przekazać dziecku wiarę. Bo tak się zobowiązali w czasie Chrztu, ale niestety na chęciach się skończyło. Dziecko nie widziało ani przykładu wiary, ani modlitwy swoich rodziców, pewnie też nie rozmawiało z nimi na jej temat. Słyszało co prawda na religii, czym jest Ewangelia i jak powinien żyć chrześcijanin, ale w domu był zupełnie inny obraz. Nie było zatem wychowane w wierze. Do tego doszło jeszcze dostrzeżenie w kościele różnych słabości i błędów, nadużyć księży, osób zakonnych, czy też innych katolików. Osoba taka miała więc bardzo zły obraz kościoła. Często do tego pojawił się jeszcze kryzys wiary, choć trudno mówić o kryzysie czegoś, czego nie ma. Apostazja w naszych czasach jest więc najczęściej stwierdzeniem faktu. Ktoś był w kościele tylko dlatego, że został przyniesiony do chrztu przez swoich rodziców, ale sam nigdy nie odkrył Chrystusa i Jego miłości. A zatem nigdy nie wszedł świadomie do kościoła. Był niejako kibic drużyny, czy piłkarskiej, czy może żużlowej, który cieszy się z sukcesów swojej drużyny i martwi jej porażkami, ale sam nigdy nie wejdzie do drużyny, aby rozegrać mecz. Natomiast mówiąc o skutkach apostazji, co czeka takiego człowieka? Wraz z publicznym aktem apostazji wiążą się kanoniczne, czyli prawne konsekwencje. Z mocy samego prawa, lata sentencje z łaciny, na apostatę zostaje nałożona ekskomunika. A więc nie będzie można przyjmować komunii świętej, iść do spowiedzi, ani być świadkiem bierzmowania, czy też chrzestnym. No i po śmierci ksiądz nie będzie obecny na cmentarzu. Przyjdzie zapewnie jakiś urzędnik, pięknie przemówi na wasz temat a grabarze przykryją was kwiatkami. Apostata nie może też zawrzeć sakramentalnego związku małżeńskiego w takiej kanonicznej formie. Jeśli strona katolicka chciałaby zawrzeć małżeństwo z odstępcą, musi wystąpić do biskupa o zgodę na tzw. małżeństwo mieszane wierzącego z niewierzącym. Człowiek w takiej sytuacji jest duchowo martwy, bo jego dusza nie otrzymuje pokarmu, sakramentów świętych, nie oddycha duchem świętym. To coś jak chory odmawiający terapii, przyjmowania lekarstw czy też podjęcia operacji chorych narządów, a odmawiający nawet przyjmowania pokarmów. Chory pogrążony w całkowitym zniechęceniu, bo nie wierzy w skuteczność czegokolwiek. Powiedziałem, że chrztu nie da się wymazać. I to jest bardzo istotne. Dlaczego? Bo wiara katolicka opiera się na jednym z wielu aspektów Pana Boga, jakim jest miłosierdzie. Samo dokonanie apostazji nie jest przekreśleniem człowieka, choć samo sobie jest smutne, że ktoś odszedł. Ale można powiedzieć, że raczej jest odsunięciem go od pewnych przywilejów. Trochę jakby kazać iść dziecku do kąta, żeby przemyślało swoje postępowanie. Bo w sytuacji zagrożenia życia Zakaz przyjmowania sakramentów ulega zawieszeniu, a osoba podlegająca ekskomunice może otrzymać sakramentalne rozgrzeszenie. Tak więc jest jeszcze ta ostatnia furtka na zmianę myślenia. Tylko może być za późno. Doskonale rozumiem, że jak się w czymś zatniemy, to później ciężko zmienić swoje postępowanie. Bo jak to będzie wyglądać, że jestem miękki to trochę jak z podnoszeniem sobie standardu swojego życia. Banalny przykład. Kiedy zaczynamy samodzielnie jeździć samochodem, to ciężko później przemieszczać się komunikacją publiczną, bo trzeba być na czas, bo jest tłoczno, bo trzeba czekać, a my się przyzwyczajamy do tego, co jest dobre. I właśnie w tym jest piękno Kościoła. Tu można przytoczyć przypowieść o synu marnotrawnym czy też o pracownikach w Winnicy, którzy o różnej godzinie przychodzili do pracy. Niektórzy powiedzą, że to niesprawiedliwe, bo ktoś całe życie był poprawny, a inny sobie hulał, a w ostatniej godzinie otrzymuje takie same przywileje. Warto więc zastanowić się, jakim jestem aktualnie miejscu. Co ja tak naprawdę myślę bez oglądania się na innych. I ile we mnie jest odwagi, a ile zwyczajnego strachu przed krytyką. Dla każdego przecież w tym kościele jest miejsce. I to od każdego z nas zależy, Jakie ono będzie nam dawać odczucia? Nikt z nas, nawet ja, nie możemy być pewni wiary, yy, jeśli opiera się tylko na sobie. Aby zabezpieczyć się przed apostazją, musimy przede wszystkim umacniać wiarę, pogłębiać ją i szukać zrozumienia. Zostawiam Was z tym tematem, z przemyśleniami, z pytaniami i liczę na jakiś odzew.